Dzień dobry, nazywam się Artur Puska, jestem strategiem w PKO Banku Polskim. Miniony tydzień przyniósł spadek rentowności w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. W strefie euro rentowności niemieckich 10-letnich obligacji obniżyły się 8 punktów bazowych do poziomu 0,33%. W Stanach Zjednoczonych rentowności 10-letnich obligacji obniżyły się zaledwie 1 punkt bazowy do poziomu 2,40%. Na starym kontynencie premia za ryzyko kredytowe dla obligacji rządowych spoza rynków bazowych wzrosła o 2 punkty bazowe, a za ocenę obniżyła się o 2 punkty bazowe. Pierwszym elementem wpływającym na spadek rentowności w strefie euro były słabe dane dotyczące zamówień w przemyśle i produkcji sprzedanych przemysłu we Włoszech, co może wskazywać na pogorszenie koniunktury. Warto zwrócić uwagę, że Włochy są istotnym partnerem handlowym Niemiec i słabe dane mogą wskazywać na nadchodzące gorsze dane z Niemiec. Również ze strefy euro wskaźniki nastrojów w gospodarce okazały się gorsze od poprzednich odczytów. Jednocześnie pojawiały się gołębie wypowiedzi przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego wskazujące na utrzymanie forward guidance i brak zmian w polityce monetarnej. Silnym impulsem wzmacniającym rynek długu był odczyt dużo niższej inflacji w Niemczech. Zza oceanu elementem wciąż wpływającym na spadek rentowności była poniesiona tydzień wcześniej porażka przez administrację Donalda Trumpa w sprawie zmiany ustawy o ochronie zdrowia, tzw. Obamacare. Porażka ta stawia pod znakiem zapytania zdolność administracji Donalda Trumpa oraz republikanów do wprowadzenia reform i ich skali, jaka była rysowana podczas kampanii prezydenckiej. Na lekki wzrost rentowności działały pod koniec tygodnia dobre dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych. Na rynku ryzyka kredytowego korporacyjnego w Europie w segmencie ryzyka inwestycyjnego nastąpiła stabilizacja premii za ryzyko, natomiast w segmencie ryzyka spekulacyjnego lekki wzrost. W Stanach Zjednoczonych doszło do spadku premii w obu segmentach ryzyka, przy czym silny spadek miał miejsce w segmencie poziomu ryzyka spekulacyjnego. Rentowności obligacji korporacyjnych w segmencie poziomu ryzyka inwestycyjnego w Europie i w Stanach Zjednoczonych obniżyły się. Poruszały się one za rynkami bazowymi. W Europie przy spadku rentowności doszło do stabilizacji premii za ryzyko kredytowe. W Stanach Zjednoczonych doszło do spadku premii. W Europie stabilizacja premii za ryzyko kredytowe jest wynikiem braku dodatkowych impulsów na rynku obligacji korporacyjnych, które mogłyby poprawić wycenę i oceny ryzyka kredytowego spółek. W Europie oraz Stanach Zjednoczonych rentowności obligacji korporacyjnych w segmencie ryzyka spekulacyjnego spadły. W Europie spadek był umiarkowany, a jego skala była raczej zdeterminowana wypowiedziami przedstawicieli z Europejskiego Banku Centralnego o podtrzymaniu dotychczasowego kursu polityki monetarnej. Za oceanem silny spadek rentowności generowany był przez wzrost cen ropy naftowej i także metali bazowych, które automatycznie poprawiają wycenę podmiotów wydobywających te surowce. W Europie doszło do umiarkowanego wzrostu premii. Gorsze dane z gospodarki realnej, a także gorsze wskaźniki nastroju w gospodarce strefy euro przełożyły się na mniejszy spadek rentowności obligacji niż słów wolnych od ryzyka. Za oceanem z kolei mieliśmy do czynienia z silnym spadkiem premii za ryzyko kredytowe, co w zasadzie można uznać za odwrócenie silnego ruchu w poprzednim tygodniu. Inwestorzy już wkalkulowali w premię za ryzyko kredytowe wyższe ceny surowców. W Stanach Zjednoczonych i jednocześnie w Europie najsilniej wzrosła premia za ryzyko kredytowe w sektorze samochodowym. Za oceanem jest to drugi tydzień z rzędu, kiedy premia wzrosła. Miały na to wpływ dane o sprzedaży samochodów. Natomiast spadek premii za ryzyko w sektorze wydobywczym oraz ropy i gazu jest związany, jak już wspominaliśmy, ze wzrostem cen metali bazowych oraz ropy. Jeśli chodzi o metale bazowe, to przybierający na sile globalny wzrost gospodarczy oraz ograniczona podaż z Chin będzie wywierać presję na wzrost cen i tym samym poprawę wyceny spółek wydobywczych i ich niższą marżę kredytową. W przypadku sektora energetycznego, to przewidywana stabilizacja cen ropy na poziomie około 55 dolarów za brukę nie powinna wpływać istotnie na zmiany wyceny ryzyka. Na rynku derywatów kredytowych dla segmentu obligacji korporacyjnych o ryzyku inwestycyjnym nastąpił w Europie i Stanach Zjednoczonych spadek stawek za ryzyko. Derywaty kredytowe poruszały się w tym samym kierunku co rentowności na rynku obligacji korporacyjnych. W segmencie ryzyka spekulacyjnego w Europie nastąpił spadek za ryzyko kredytowe, a w Stanach Zjednoczonych silny wzrost. W grupie polskich spółek energetycznych marża kredytowa wyraźnie wzrosła z powodu spadku cen węgla na rynku europejskim. Cofnięcie przez Donalda Trumpa ograniczeń środowiskowych na eksplorację nowych złóż, m.in. węgla, będzie mieć negatywne konsekwencje nie tylko na sektor wydobywczy tego surowca w samych Stanach Zjednoczonych, ale również na rynku europejskim. Ponadto na kierunek zmian marży miały wpływ trendy globalne. Indeks dla europejskich spółek niefinansowych wzrósł. Dziękuję za uwagę, mówił Artur Puska, statek PKO Banku Polskiego.